to Tomasz, Marek i Grzegorz Szczęsny. Witamy Was bardzo serdecznie. Prosimy o kilka słów, jak wrażenia przed jutrzejszym dniem. No, jesteśmy pod wielkim wrażeniem odcinków, spełniamy swoje marzenia, także no fajnie, fajnie, będziemy cisnąć. Czyli pierwszy raz, tak? Dokładnie, pierwszy raz. Trzymamy mocno kciuki za debiutantów kolejnych na dzisiejszym rajdzie Załoga z numerem 52. Numer 53 to Konrad Dukat i Grzegorz Kubis, Automobil Klub. Oj. Dla nas to rajd naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. Nowe rzeczy, Cisownica w ogóle. Wczoraj, żeśmy na zapoznaniu przejechali ten odcinek, to kosmos. No, dzisiaj pojechaliśmy go tylko raz, a prawdopodobnie najlepszy czas udało nam się uzyskać, więc w ogóle jesteśmy zaskoczeni i naprawdę zadowoleni. Chcieliśmy podziękować sponsorom, Trek2Biz, Fiberglass, Oliwce. No, dzięki nim spełniamy marzenia i jesteśmy na takich rajdach jak Barbórka Cieszyńska. Chciałem podziękować swojemu pilotowi Grzesiowi, super robota. Jesteśmy naprawdę zadowoleni i jeszcze podjarani rajdem. Dziękuję. Państwo zobaczyć wspaniałe zdjęcia wykonane. Co roku ta pozycja się ukazuje. Myślę, że niebawem pojawi się na półkach. Wtedy wszystkie rajdy z całego cyklu, z całego roku 2015 będą mogli Państwo podziwiać. A załoga z numerem 52 jest na mecie. Ja chciałam tylko zapytać, jak wrażenia? No, jesteśmy pod wielkimi wrażeniami. Emocje jeszcze trzymają, szczególnie po Cisownicy. A co tam się wydarzyło w tej Cisownicy? Wymagający odcinek. Mokro, pierwszy raz jechałem po mokrym rajd. Jeszcze taki odcinek, więc naprawdę fajnie. Było fajnie, jesteście na mecie, tak jak mówiliśmy już nieraz, odcinki specjalne na Barbórce uczą pokory, są wymagające, zawodnicy uczą się. Często jest tak, że wiele lat potrzeba, żeby te czasy, bo odcinki się powtarzają, prawda, ale zawsze to jest inaczej, zawsze jest inna pogoda, inna nawierzchnia. No i walczymy z tymi odcinkami.